Przemek, dla Ciebie jako byłego zawodnika Widzewa ten nadchodzący mecz jest czymś więcej niż tylko spotkaniem o 3 punkty? No na pewno tak, chociaż ten mecz, no więcej punktów za mecz nie możemy zdobyć, no tylko 3 punkty. Ale no będzie to okazja też do zobaczenia się ze znajomymi z mojego poprzedniego klubu. Jak w ogóle wspominasz swój pobyt w Widzewie? Bardzo pozytywnie, to był transfer z Chełmianki po bardzo dobrym sezonie. Tam zebrałem trochę doświadczenia drugoligowego i to przełożyło się na moje wypożyczenie tutaj do Górnika. I no bardzo pozytywnie wspominam ten pobyt tam w Łodzi. A ten moment pod koniec ubiegłego sezonu, gdzie Widzew nie przedłużył Twojego wypożyczenia, to jakoś w jakiś sposób Cię dotknął? Tak, ja liczyłem na to, że będę mógł dokończyć sezon tutaj w Górniku. W związku z pandemią no, przedłużył się on i naturalnym takim ruchem byłoby to, żeby przedłużyć to wypożyczenie, lecz no, klub zdecydował, że postąpi inaczej, a trochę szkoda, no ale nic nie mogę z tym zrobić. Znasz bardzo dobrze tą szatnię Widzewa, więc jakbyś mógł nam zdradzić, na kogo powinniśmy uważać? Aż tak dobrze może i nie znam, bo od mojego pobytu tam w Łodzi, no to mi się szatnia się dużo zmieniła, ale na pewno Marcin Robak, no bo to jest legenda tak jakby ekstraklasy i tego klubu już powoli, więc na pewno jest dobrym napastnikiem. Chcę też zapytać o sytuację u nas w drużynie, bo nie ma co ukrywać, w tym momencie jesteś zmiennikiem duetu Śpiączka Wojciechowski. Jak ty się czujesz z taką rolą? Czy to wszyscy widzą na boisku, że ta para napastników naszych dobrze współpracuje na ten moment. Bartek strzela bramki, Paweł asystuje, również tam zdobył 2 bramki, więc ja czekam tylko na okazję, kiedy mogę wejść i pomóc drużynie. A kluczem do zwycięstwa będzie raczej defensywa czy ofensywa z naszej strony? Myślę, że połączenie jednego i drugiego. Jeżeli będziemy dobrze bronić i mądrze atakować, stwarzać sytuacje, no to powinno wpadać.